Witam kochani na kanale Iwitarot. Tym razem bardzo się cieszę, że mogę gościć u siebie osoby spod znaku wagi. To czytanko jest na miesiąc luty 2022 i tylko na miłość postanowiłam. Czytanie na pracę robić w oddzielnym filmie, nagrywać, ponieważ to dla Was, żebyście nie marnowali zbyt wiele czasu na tematy, które Was nie interesują. Dlatego chyba łatwiej będzie Wam właśnie obejrzeć sobie film oddzielnie na miłość i oddzielnie na pracę. Oczywiście bardzo Was proszę na o subskrypcję, komentarze i lajki. No, to tyle w ramach wstępu. Kochani, tutaj w miłości, na luty, no ja tutaj widzę, że będziecie kuszeni. Tak, to jest energia diabła. Energia diabła na miesiąc luty, kochani. Tutaj macie, w tej karcie to jest kobieta. Kobieta. W miłości to wiadomo, że to no tutaj jest uzależnienie od przede wszystkim od seksu, od alkoholu, od imprez, od osoby. I teraz co? I tutaj macie w tej karcie maga. Słuchajcie, mag to jest facet, który jest dumnym facetem, który możesz to być ty, jeżeli jesteś mężczyzną. Wie, jak postępować z kobietami. A jeżeli jesteś kobietą, a masz takiego maga przy sobie, to to karty radzą wręcz uciekaj. A dlaczego? Ponieważ mag to jest dobry strateg, to jest ktoś, kto wie, jak manipulować pod siebie. Będzie mówił to, co chcesz usłyszeć, by osiągnąć swój cel. W skrócie mówiąc, no taki to jest właśnie ktoś w magu. No, po prostu możesz pożałować, że uwierzysz w jego słowa. I tutaj jest, zobacz, w tej karcie to jest wisielec. No, super karta, no bo tutaj widzimy kogoś, kto obserwuje, kto jest właśnie, obserwuje taką osobę, takiego maga, lub mag obserwuje kogoś. No nie wiem, jakiej jesteś sytuacji i niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, chodzi o taką sytuację. Jedni na przykład mogą poświęcać się dla takiego maga, ponieważ pasuje tej kobiecie na przykład to, jaki on jest, jak o nią zabiega i póki co może korzysta, póki może, na takiej zasadzie. Ktoś inny może się przyglądać, właśnie dawać się nawet wykorzystywać i właśnie schodzą te klapki z oczu i się zastanawia, co zrobić z tym związkiem, jakim jesteś. I dla kogoś innego to po prostu możesz poznać dopiero kogoś takiego. Jesteś samotna, poznajesz maga, poznajesz faceta, który zrobi wszystko, żebyś tylko robiła to, co on chce. No dobra, zobaczymy, dlaczego ten mag dla ciebie wago wyszedł na luty 2022 w miłości. Bo tutaj pamiętajmy, że to jest czytanko na miłość. Wyciągamy. Cesarzowa. No cesarzowa. Tutaj widzę jaką, no
wygląda to na parę, prawda? Cesarzowa to jest kobieta, to jest matka, to jest żona. Może to być taka sytuacja, że nie podoba się jej, jak ten jej facet po prostu jest w tym magu. Zaczyna jakby spostrzegać, że coś tutaj jest nie tak. Nie ma tutaj równowagi między nimi. Dobra. To jest właśnie dlatego. Proszę. Tutaj są oszustwa. Tutaj jest no nie za dobrze między tą parą. Dobra. Ciężka energia. Piątka mieczy. Ja tu widzę kłótnie. Tutaj diabeł bardzo mąci w tym lutym. Dobra, dlaczego wisielec? Wisielec. I siódemka. I tutaj mamy pazia mieczy i siódemkę pentakli. Siódemka pentakli, wiecie, to jest też oczekiwanie, obserwowanie, to, co się będzie działo wokół ciebie, obserwacja, no, oczekiwanie, jakby patrzysz na to zachowanie, na relacje, na wydarzenia. No, pasie mieczy to jest ktoś bardzo dociekliwy. On nawet obserwuje, no właśnie on też właśnie mówi o obserwacji, on się uczy tych sytuacji, zdobywa wiedzę, możliwe, że robi zdjęcia, możliwe, że śledzi. Tylko kto jest w tej energii? Nie mam pojęcia, możesz to być ty, może to być twój partner. Możliwe, że w głowie masz jakiś pomysł, jakąś strategię na tą sytuację, w jakiej jesteś. Musisz jedynie dopracować szczegóły, dlatego tutaj jest ten wisielec i jest tutaj właśnie to oczekiwanie. Coś ci się tworzy w głowie. Chcesz rozwiązać tą sytuację, w jakiej się znalazłeś, czy znalazłaś. No tak to widzę, kochani. Nie wiem, czy w ogóle to do kogoś jest. Dobra, zobaczymy, jaka jest rada. Cesarzowa. Zobaczcie, w tej karcie tak wygląda, w tej talii. Zupełnie wygląda, no, inaczej. Jest to seksowna kobieta, która kieruje się intuicją, oczekuje, czeka. Ona mówi, byś była cierpliwa, czy był cierpliwy. Właśnie cesarzowa taka jest. Na pewno to, o to, co ci chodzi po głowie, to ci się ułoży po twojej myśli. Jednak musisz wykazać się cierpliwością, inaczej wszystko się rozleci. Tak bym to widziała. Również cesarzowa, słuchajcie, mówi o tym, o byciu w ciąży, więc to też taka mała uwaga dla was, kobietki, byście uważały. Tu na pewno widzę, że ktoś tu ma nowy plan na to, co się dzieje w waszym związku. Na razie jest oczekiwanie, obserwowanie. Dobrze, to tyle na temat miłości dla was z wagi. No nic nie mogłam więcej wymyśleć. Mam nadzieję, że to czytanie wam się podobało.
Jeszcze na koniec, ojejku, jeszcze, no tak, jeszcze nie przeczytałam, co anioły mają do powiedzenia. Tak się zapatrzyłam na tą cesarzową, a aniołki mówią: postęp zamiast perfekcji. Nie porównuj się do innych, ani nie osądzaj siebie. Zamiast tego skup się na tym, jak daleko zaszedłeś i na wszystkim, czego się nauczyłeś. Wiadomo, że doświadczenia życiowe są bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich. Dobrze, teraz na sam koniec bardzo Was proszę, byście pomyśleli o jakimś, nie wiem, jakiejś sytuacji, problemie, chcecie coś rozwiązać w lutym. A ja wylosuję jedną z kart opiekuńczych i zobaczymy, jaką radę Ci przyniesie ta karta. Proszę. Możliwości. Uwolnij się od przeszłości, kiedy pozwolisz jej odejść. Zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. No proszę. Piękna karta. Trzeba tutaj działać bardzo na spokojnie, z rozsądkiem. A na pewno Twoje plany się ułożą jednak nie w lutym. W lutym to jest taki czas, gdzie snujesz jakieś plany na przyszłość. Dobrze, to tyle z mojej strony, kochani. Mam nadzieję, że to komuś się przyda, to czytanie się komuś przyda. Trzymajcie się, na razie, do następnego razu, pa!